Cześć, witam Was bardzo gorąco. Tutaj Kałach. Moi drodzy, znalazłem na workshopie modyfikację, która jest w 100% spolszczona i tak dalej. Oczywiście trzeba mieć spolszczenie i tą modyfikację osobno, ale że ktoś się w ogóle pofatygował, żeby zrobić do tej modyfikacji spolszczenie, no to wielki plus. Czekajcie, ja to zmienię, bo zaraz eksploduje. Jezus Maria, nienawidzę po prostu main soundtracku z Hoya jakoś tak po prostu, że... Dobra, kontynuując. Modyfikacja jest do Wielkiej Brytanii. Nazywa się British Overhaul. Mamy tutaj oczywiście duchy narodowe. Teraz gram też na wersji polskiej, no bo gram na spolszczeniu. Zobaczcie, ja wam teraz tak, prowizorycznie przejadę wam oczywiście tutaj po drzewku. Prowizorycznie, to jest takie przejechanie i za chwilę sobie do niego przejdziemy. Drzewko wygląda naprawdę sowicie, jest jebitne, mamy tutaj potężnie dużo rzeczy. Nowi demagogowie też są, pisało w modyfikacji. Ciekawe, ciekawe. Ale przejdźmy do drzewka, bo to mnie najbardziej interesuje i pewnie też Was najbardziej interesuje. Tylko od której by tu strony zacząć? O proszę, a propos nowego dodatka Mend Guns. Tutaj mamy też politykę kolonialną w tym. Nie, ten soundtrack też jest beznadziejny, wybaczcie mi moi drodzy, no... Ten soundtrack się nigdy nie nudzi, więc... dobra, mamy tutaj politykę kolonialną. Mamy tutaj drogi do wyboru typu, nie wiem, rozwój Indii, możemy ją rozwinąć, drogę birmańską, rozwój dominiów albo rozwój Afryki. Zależy, w co pójdziemy, spichlerz Afryki. Tutaj mamy różne te. Niestety, środek nie jest przetłumaczony, ale główne rzeczy są przetłumaczone. Wyzwój kraj Rodezja i utwórz rządy marionetkowe. Możemy się tak jakby powoli tutaj też dekolonizować w tę stronę, utworzyć więcej marionetek i takie powypuszczać coś na zasadzie... No, powypuszczać to może nie, ale wiecie, o co mi chodzi. Głęboka obrona. Dostaniemy tutaj fortyfikacje w Hongkongu i tak dalej. Mamy też strategia singapurska, obronę w Singapurze. Bastiony, no pretty standard drzewko tutaj jest, nie? Tutaj mamy też rozwój Indii. Tutaj mamy za to rozpoczęcie dozbrojenia. O ile to jest fajne, to drzewko zostało tak przemodelowane, że nawet teraz gra Wielką Brytanią dosyć się tak... Jakiego by tu fajnego, mądrego słowa użyć? Przyjemnie, naprawdę przyjemnie, bo można się świetnie tutaj pobawić. Brytania rządzi falami, dostajemy tutaj potężne boosty naszych okrętów, dowództwo na morzu, tutaj mamy wybory względem tych marines, floty, tutaj mamy wybory odnośnie wojny, armia brytyjska, tutaj mamy wybory dotyczące lekcji z Wielkiej Wojny, czyli tu dostajemy boosty do doktryny planu Wielkiej Bitwy, tu mamy rozpoczęcie motoryzacji, tutaj mamy osobiste karabiny maszynowe, tutaj to jest pięknie zrobione, uniwersalne lotniskowe, zobaczcie. Koszt produkcji, pojazdy zmechanizowane, minus 10%. Nie wiem, dlaczego to się nazywa uniwersalny lotniskowiec, ale okej, niech będzie. Mamy dziwadła Hobarta, czyli oczywiście czołg ciężki, koszt produkcji jest większy, ale zobaczcie, przełamanie i obrona desantu jest większa o 15%, plus 15% i plus 10%. Tutaj mamy coś takiego, program cieni, kontrakty zbrojeniowe, uprawa marchwi, tutaj jest pretty standard drzewko. Federacja Imperialna, nacisk na federację, te działania nie przyniosły żadnego skutku, bla bla bla. Preferencje imperialne, Imperialna Rada Agrokulturalna, podpisanie konstytucji imperialnej, usuń ducha narodowego, nacisk na federację imperialną i tak dalej. Nie wiem, czy my to tutaj mamy. Nie mamy. To się pewnie odblokowywuje zarazem jakiegoś drzewka politycznego, do którego jakiegoś usuń ducha narodowego Afrykanie nie są reprezentowani. Okej. Okay. Zdobyto cel wojenny Francja, państwo włoskie, przywrócenie terytoriów północnoamerykańskich. Mamy tu też cel na USA, zapewnienie hegemonii Indiom. Czyli żeby zdobyć dla Indii Siam, ej, to jest świetne. Indyjscy posłowie, sztab generalny imperialnej armii. Oczywiście przypominam, linki do modyfikacji i linki do spolszczenia znajdziecie u mnie w opisie, więc rozwincie to sobie. Przy okazji możecie zostawić lajka, jak już rozwijacie ten opis. I sobie możecie to pobrać i pograć. Super sprawa. To już chyba przerabialiśmy. To wygląda utrzymanie kursu, czyli pretty standard drzewko, ale troszeczkę przerobione z tym zabezpieczeniem Iraku. Możemy trochę poszaleć. Mamy tutaj gwardie krajowe. Tutaj mają, wiecie, różne drzewka, ma różne bonusy. Nie chciałbym każdego tutaj omawiać pojedynczo, bo bym wyszedł 30-minutowy materiał. Ale mamy taką ciekawą decyzję, gdybyśmy pozostali jednak demokratyczni, że Halifax na premiera, możemy sobie pójść z panem Halifaxem albo z panem Churchillem. Jeżeli wybierzemy pana Churchilla, to po 45 roku mamy tutaj Operation Unthinkable. Obrona cywilna wymaga działań wojennych, czyli wymaga tego. Zyskujesz podstawowe poparcie do wojny i tak dalej. Ale przejdźmy do tego, co was najbardziej interesuje. Czekajcie, czy tu jest jeszcze jakieś drzewko oprócz tego, które mogę umówić? Nie. Drzewka polityczne. Tutaj mamy też wybory pomiędzy Edwardem
pomiędzy Jerzym VII a Edwardem VIII, z tego co się nie mylę, wizyta polityczna w Niemczech, uciszenie rozgłosu, napięcie światowe się zmniejsza, zyskujesz podstawowe poparcie, to jest fajna sprawa, przemowa króla i tak dalej. Tutaj jest Jerzy, chyba jest po prostu taki bardziej prodemokratyczny. Edward może nawet, kurde, pójść w stronę faszyzmu, można powiedzieć. I to jest tak, utrzymanie kursu sobie olejmy, bo to jest pretty standard, tutaj Włosi żądają Afryki, apel do Włoch możemy zrobić, ochrona Bałkanów, żeby Włochy tam właśnie chyba nie wbijały. Włosi żądają Afryki, nie wiem czy to możemy, it's a time that discuss them Italian ambitions, their desires for Africa. Czyli prawdopodobnie byśmy mogli im dać, bo tutaj jest ochrona Bałkanów, wroga, aha, czyli wroga nasza polityka. Fortyfikacje, zaproszenie państw bałkańskich, czyli Jugosławia dołącza i Grecja do aliantów. Tutaj możemy pójść coś takiego jak w reaktywację Ententy, czyli państwo wąskie dołącza do aliantów. To jest spoko sprawa, możemy sobie tutaj też taką Ententę pierdzielnąć prodemokratyczną, ale to jest super, nowy kierunek. W nowym kierunku możemy sobie zrobić zamach na Mozleya, możemy zrobić uliczna hegemonia czarnych koszul. Jeżeli ktoś nie wie, co to były te czarne koszule, teraz tutaj w prawym rogu wyskoczy wam odcinek chyba, jeżeli nie zapomnę dać, a jak zapomnę dać, to przepraszam. Ale czarne koszule to była tam organizacja profaszystowska w Anglii, która przeprowadzała tam, wiecie, marsze i tak dalej, itp. Itd. Dobra, zamach na Mozleya to będzie droga prokomunistyczna, czyli tutaj będzie, zobaczcie, rewolucyjne związki zawodowe, odrzucenie polityki parlamentarnej, rewolucja robotnicza i idziemy tutaj, mamy, i to znowu się, zobaczcie, to znowu się rozkłada na jeszcze po inne drzewka, dlatego tak się jaram tą modyfikacją. To się rozkłada na przykład na podnóże linii radzieckiej albo blok anarcho-syndykalistyczny. Proszę bardzo. Ruch anarcho-syndykalistyczny w podstawce w Hoju. Coś pięknego. Rozwój obszarów wiejskich, decentralizacja budowy fabryk, drogi dostaw z ograniczonym dostępem, Federacja Brytyjska, wiecie, potężne boosty. Boże kochane, to pięknie to wygląda. Siła polityczna i tak dalej. Ty, ale czekaj, jeżeli blok anarcho-syndykalistyczny, stwórz frakcję syndykalistyczna międzynarodówka. Czyli to tak czy inaczej musi pójść w poparcie dla komunizmu. Dobra, czyli czekajcie, decentralizacja budowy fabryk, tempo budowy, tutaj możemy pójść w dyplomację, uderzenie na faszystów, zrobić sobie sojusz brytyjsko-hiszpański, syndykalizm w Danii, czyli zdobyto cel wojenny, obal rząd, ciekawe, norweski przyczółek i wprowadzenie rewolucji do Szwecji. Fajnie, możemy się pobawić w takich anarcho-syndykalistów i wprowadzać rewolucję wszędzie na świecie. Super sprawa, podnóże linii radzieckiej, czyli co by nam to dało? Dominium Austrii... Jezus Maria, nie logopedujcie mnie w komentarzach, błagam was. Dominium Australii opuszcza frakcję alianci, Kanada, czyli wszystkie te nasze popety opuszczają frakcję aliantów. I brytyjska Nowa Fundlandia opuszcza frakcję aliancki, Zjednoczone Królestwo Komintern. O Jezus, jakbyśmy poszli w tą stronę, to cała Anglia i jej marionetki dołączają do aliantów. Piękne. Radzieccy inżynierowie czołgów, nowa technologia, super. Tutaj surowce, tutaj jest droga surowców. Tu jest droga czas badań nad duch narodowy badania brytyjsko-radzieckie, minus 5%. Tutaj mamy, wow, wydajność produkcji plus 10%, to zawsze na plusie, jest zawsze w to idę. Dyplomacja socjalistyczna, poparcie do wojny, przeniesienie rewolucji do Irlandii. Oczywiście można by się było tego spodziewać. Partie regionalne w Europie Północnej, Trzeci Świat i wyzwolenie Afryki. Wyzwolenie, cele dostaniemy na Francję, państwo włoskie, Portugalię, Belgię. Super. Uderzenie w serce faszyzmu, to już omawialiśmy, tędy sobie poszliśmy. Dobra, ta strona czarnych koszul to jest droga profaszystowska. Aha, czyli tutaj z Edwardem możemy też sobie pierdzielnąć królewski mandat i tak jak sądziłem, Edward miał tam, wiecie, skłonności profaszystowskie, powiedzmy, i możemy przejść na faszyzm. Tutaj mamy drugą drogę, czyli tych czarnych koszul, która już jest troszeczkę bardziej, no jakby to powiedzieć, bardziej taka jakby ostrzejsza. I też możemy sobie jebnąć faszyzm, tylko że nasze marionetki też będą dostawały boosty do faszyzmów, zarąbiste. Marsz na Londyn, usuń ducha narodowego, wydarzenie rewolucja, British Union Frag staje się partią rządzącą. Super, tu się robimy już faszystów. Narodowy program mobilizacyjny, piątka, ludność poborowa, świetne. Odbudowa imperium, nowy duch narodowy, rewolucyjne czerwone płaszcze, what? Wymaga rewolucja robotnicza. Aha, czyli tu możemy pójść
Aha, w rewolucję, tak, czyli tutaj będą te nowe czerwone płaszcze, czyli to jest na zasadzie tych czarnych koszul, czyli to jest komunizm. Tutaj rewolucja robotnicza otwiera czerwone płaszcze i odzyskanie Afryki i tak dalej. Faszyzm też to chyba otwiera. Wymaganie odbudowa imperium, a odbudowa imperium marsz na Londyn. No oczywiście, że tak, te drzewka się ze sobą łączą. Odzyskanie dominiów, czyli, poczekajcie, marsz na Londyn, odzyskanie dominiów, anektuj Australię, Nowa Zelandia, Kanada. Aha, czyli przy po prostu... czekajcie... albo coś po prostu przeoczyłem, albo w którymś tym momencie robienia tych celi te kolonie od nas uciekną w jakimś sensie, czyli staną się po prostu niepodległe i mamy tutaj cel odzyskanie dominiów, czyli po prostu wiecie, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, możemy to podbić. Odzyskanie Indii, czyli Indie też by się miały wyzwolić, odzyskanie Afryki też by się miały wyzwolić. Super, fajnie to wygląda, ej, naprawdę. Imperialne brygady rekrutacyjne to już było. Rozwój imperium, zabezpieczenie Siamu, irańskie pola naftowe, czwarte wągla, wojna anglo-afgańska, nieobliczalne dominium, anektuj Irlandię i odwrócenie planszy, czyli co daje? Czyli byśmy poszli na Związek Radziecki. Powiem wam tak, dodatek Mendigans będzie prawdopodobnie w 2019 roku. Tak, chodzą słuchy, że będzie w 2019. Ja wam oczywiście linki do tego wszystkiego macie w opisie. Jeżeli materiał wam się podobał, proszę o łapkę, komentarz jakiś fajny, że na przykład zagracie. Super sprawa, super modzik, polecam bardzo serdecznie. Linki to już były w opisie, to już się oczywiście powtarzałem. Ja się z wami żegnam i naprawdę, naprawdę porządna modyfikacja. Ciekawi mnie ta droga z wyzwoleniem marionetek. To może być naprawdę zajebiaszcze. To może być naprawdę zajebiaszcze. W którymś momencie oni praktycznie muszą się chyba wyzwolić, wiesz? Jak po prostu zmieniam ustrój. Dobra, ja nie przedłużam, byłem Kałach, dzięki za oglądanie i następnego odcinka. Pa, pa!